Oto 8 fanatyków gamingu, spędzających każdą wolną chwilę na graniu. Problem w tym, że jeden z nich kłamie i tak naprawdę nigdy nie grał w gry. Moim zdaniem będzie go znaleźć i wyrzucić. Co 10 minut mogę pozbyć się jednego gracza. Jeżeli agent przetrwa godzinę, wygra 500 zł. No to w takim razie pierwsze 10 minut zaczyna się teraz. Zacznijmy od tego, żeby się poznać. Niech każdy powie coś o sobie. Ja jestem Piotrek, jestem gamerem od wielu lat. Moja ulubiona gra w tym momencie to jest Counter-Strike. A który? Fujeczka. Tak jakby, nie wiem, mam 15 lat i generalnie moją ulubioną gierką na ten moment to jest... Też CS2. Jedynki już nie dostępne, nawet nie ma jak zagrać. Jestem Oli. Jeśli chodzi o granie, no to ostatnio mam obsesję na Hollow Knight, ale gram też z takich bardziej popularnych, no to w LoLa, kiedyś w Minecrafta, ale ostatnio jakoś tak za bardzo znudził mi się po prostu. W LoLa kiedy ostatni raz grałaś? Kilka dni temu, ale grałam na tym, takim 1v1 z kolegą. Aha, że tak pustą, okej. Okay. Ale już grałam na tej nowej mapie, bo teraz się zmieniła. Właśnie ja nie grałem od jakiegoś pół roku i mi ciężko teraz dopytać, ale dopytam o takie rzeczy, co się na pewno nie zmieniły. Jakaś ulubiona postać? Ogólnie moją pierwszą postacią była Caitlyn, ale ostatnio mam obsesję na jeszcze Irelia i na Naafiri, bardziej Naafiri. A to dziwny rozstrzał, bo to każda na inną linię, nie? Ja gram na każdej linii, tylko na dżungli mi nie idzie, a tak to mogę na każdej grać. No to jestem Iza, w gry gram od brzdąca praktycznie i przeważnie teraz gram w League albo w Slime Rancher. Co takiego? Rankę dziki w LoLu grasz? No grałam, ale się poddałam. Jaka ranga? Aero. Jestem Kamil, znajomi mi mówią Mikola. Teraz ostatnio gram strasznie w Backpack Battles. Jest super demo niestety, zaraz wyjdzie oryginalna gra, ale a tak to gram w Valoranta, w Ligę, dużo gram. A w Valoranta ostatnio dodali fajną broń, jak się nazywa? W sensie to jest snajperka połączona z shotgunem, ma 2 naboje. No dobra, no. Jestem Orbi, teraz generalnie gram w LoLa, ale bardzo długo gram Gryfy i gram większość rodzaju gier. To hej, jestem Ala. No i co? Generalnie ja jak tylko mam wolną chwilę, to zaszywam się w swojej noże, zwanej moim pokojem i odpalam Genshina albo Simsy i po prostu w to pykam do wyczerpania. No i co jeszcze mogę powiedzieć? To jest podejrzane, że do twojego imidżu pasuje Genshin i Simsy. Zbyt aż dopasowane, nie wiem, trochę mi to śmierdzi. To ja jestem Michał, szerzej znany jako Mitro. Ostatnie lata swojego życia przewaliłem głównie grając w CS-a, ale wolę CS:GO, na zawsze w moim serduszku zostanie. Zaczynałem od CS 1.6, bo miałem za słaby komputer na początku, ale CS 2 dalej pykam, ale no muszę sobie trochę podrasować kompa, że tak powiem. A to ile masz lat? Mam 17 lat. A kiedy grałeś 1.6? 1.6 zacząłem grać na informatyce w podstawówce, jak zawsze był na kompie, bo tam były takie słabe dosyć komputery u mnie i tam właśnie się tak zaszczepiłem i jak zacząłem grać w 1.6, to miałem z 11 lat chyba. Okej, okay. No to może by to się zgadzało, chociaż nie wiem. Kurde, zostały mi tylko 4 minuty, ja jeszcze mam... Dobra, dopytuję najpierw tych, co najbardziej mnie ciekawią. Fujeczka, ulubiona mapa na w CS-ie. Nuk na skrzydłowym, nie? To najbardziej aktualnie raszuje. Jak gram Prima, to najczęściej to Miraża albo Ancienta. Mam taki problem, że nie kojarzę niektórych map, bo ja tak grałem bardzo dawno temu. Bo jest taka mapa, na której się idzie na banana. Kojarzysz tą mapę? Jak się nazywa? Inferno. Dobra, kurwa, trafił. Chyba jest czysty. No może wy macie jakieś pytania pomocnicze? Może ktoś wam zaśmierdział czy coś? Nikt? Fureczka, League of Legends. Co znaczy SS? SS na to, że ktoś strzedł z linii. Dobra, kurde, ona wie. Nie, no to nie może być to. Dobra, czwórka, od kiedy grasz w LoLa? W LoLa grałam od 20 roku, ale z przerwami jakoś i tak rok temu zacząłem bardziej grać. A jedynka w CS-a? O, jest 2015 rok. A jeśli chodzi o CS-a Go, jeśli chodzi o 1.6, to jeszcze grałem w 2013. Ej, naprawdę, what the fuck? Tu nie ma agenta. Teraz. Minęło 10 minut. I muszę kogoś wyrzucić. Słuchajcie, ja teraz schowam kamerkę, każdy z was odda głos, natomiast to nie będzie głos wiążący, to będzie tylko taka sugestia dla mnie. Będę mógł się zastosować lub nie. Nic mi to nie da. Jest taki rozstrzał, że najgorsze jest to, że każdy się obronił. No hard feelings jak coś, ale daje mi się, też sądząc trochę po pokoju mało gamingowym, że agentem może być jedynka. I teraz bym się z nim pożegnał. Usłyszymy się na końcu, powiesz mi prawdę. Jesteśmy po pierwszym odpadnięciu, także proszę państwa, to jest ten czas, subskrybujcie kanał, dziękuję, lecimy dalej. Ej, to mówisz, że patrzysz na pokój, tak? Tak. No dobra, to jak już jesteśmy przy tym, to ja włączam stoper, zaczynamy drugą rundę, no i pokażcie wszystkie swoje gamingowe gadżety, kto co ma. A ja mam, jeśli mógłbym się wtrącić, mam pewne pytanie do siódemki, tak? Bo mówiłaś, że jesteś, grasz w Genshina, tak? No. Tak się składa, że obok siebie na półce mam taką figurkę i czy byś mi mogła powiedzieć, co to jest za postać z tej gry? No i bierzesz mi to, a czekaj,
Futao. Dobrze, bo ja nie wiem. Właśnie, ja wiem. A ktoś gra w Genshin i jest w stanie potwierdzić, że to było to? Po prostu wpisz sobie Futao w internet i porównaj sobie z figurką. O, faktycznie duchy. Dobra, no to ona jest, no zgadza się. Kurde, wyklirowała się. 2, 3 i 5. Macie jakieś gadżety? No to nie wiem, może Kaś ma na myszce. To jak już zaczęłam, to proszę. To jest jakby ciągle Wanderer. Czy można być cosplayerą bez bycia gamerem? Chyba nie. Ej, a jeszcze tylko ja wtrącę. Po co ta taśma na tej myszce? Ona jest po to, że w Minecrafcie na wersji 1.8 możesz walić tyle CPS-ów, ile ci się marzy, czyli kliknie się na sekundę, nie? Dobra, zróbmy takie pytanie grupowe dla wszystkich. Wiemy, w co lubicie grać, a teraz chciałbym się zapytać o wasz najbardziej znienawidzony, ale gatunek gier. I tym razem od tyłu. Strategiczny chyba na pewno jakieś. Ja jestem bardziej graczem taki, co woli na pałę grać, zrobić coś na szybko, żeby jak szybko się wszystko dzieje. Ja generalnie nie lubię takich gier akcji. No nie lubię na przykład League of Legends, Valoranta, takich, no typowo takich drużynowych, takich strategicznych trochę też. Okej. Okay. A w jakie Simsy grasz? 4. Sims 4 Requirements. Mi się wydaje, że to nie jest takie hopsiupsy odpalić Simsiory czwóreczkę, nie? Coś ci wiesz, ja mam ściągnięte piracko z 2020 roku. Internetowa policja już jedzie. Pierwszy dodatek do Simsów 4. O matko, ja nie wiem, mówię, bo ja mam ściągnięte piracko, to ja nie mam pojęcia, w jakiej kolejności one wychodziły. To mówię ci totalnie szczerze. A kto ci piracił to? W sensie sama se piraciłaś? Sama se piraciłam. Ej, dobra, bo mi 3,5 minuty zostało. Lecimy dalej. Ja nie lubię Battle Royale, jak nigdy nie ciągnęło mnie do jakiegoś PUBG, Fortnite, zawsze mi się to nie podobało. Ja też nie lubię strategii gier takich i też typu takich tower defense, bo strasznie się to długo robi. Na przykład, nie wiem, Rise of Kingdoms jest strasznie. Ile macie tysięcy siły? Co mnie to obchodzi? Mnie tak typowo nudzą gry historyczne jakieś. Takie nudne po prostu. Nie ma tam co robić. Ja w ogóle lubię każdy rodzaj gier, ale jest jeden wyjątek, mianowicie łamigłówki. Jakieś gry, gdzie trzeba myśleć, bo po prostu ja zawsze czegoś nie zauważę i kończy się tym, że ja sobie w internecie patrzę, jak przejść dany poziom. No, to ja generalnie też Battle Royale. Ciężkie słowo, no jakoś mnie ten Fortnite jakoś nie za bardzo mnie kręci. Ostatnio sobie kupiłem GTA, ale internet jest zbyt wolny, żeby je w ogóle pobrać. Czytasz z kartki, dwójka? Bo właśnie to tak wygląda, nie? Nie, bawię się śrubokrętem i o podkładkę sobie ocieram. Okej, okay, okej. Wiesz, mam brudną podkładkę. No to dobra, tak na szybko. Ulubiona runa, 3. Ja na przykład, jak grałam Veigarem, to taką moją ukochaną runą był ten taki Predator, Predator. A czwóreczka? No to kometa, jak gram na Soparcie, albo na midzie, to Elektrok często. Jak gram runę, to sobie biorę Dark Harvesta często, bo jakby AP bomba oczywiście. Kocham. First Strike albo Relentless Hunter. Ciężko powiedzieć, strasznie dużo jest run do wyboru. Jestem po czasie. No powiem tak, jestem w kropce. Ale dobra, jeszcze czeka mnie głosowanie, także zobaczmy, to waszym zdaniem jest podejrzane i wtedy podejmę decyzję. Jest trójstronny remis i po części się zgadzam z nim. Kurde, no. Mam dwóch podejrzanych, którzy śmierdzą na maksa, ale jak ich pytam o cokolwiek, to wiedzą zawsze. Ja się posłucham trochę was, to będzie ktoś z trójki, która zgarnęła po dwa głosy sugerujące i wyrzucę... Piątkę! Wyrzucę piątkę. Zobaczymy, czy to była racja na samym końcu. Po reakcji wnioskuję, że to może nie był agent. Na tym etapie nasi gracze mogą zakończyć rozgrywkę i dostać po 100 zł na głowę. Ale haczyk jest taki, że jeżeli agent nadal jest w grze, z buta zgarnia 500 zł, a pozostali nie wygrywają nic. W poprzedniej rundzie was o to nie pytałem, bo po pierwszej to tam pewnie byście się nie zdecydowali, ale teraz możemy już się o tym zastanowić. Gramy dalej. Na pewno, bo słuchajcie, jeżeli kogoś dalej będziemy wyrzucać, no to ktoś z was nie dostanie stówki. Potencjalnie, jeśli wygracie. Ale jeżeli już usunęliśmy agenta, a wydaje mi się, że jedynka to był agent, to każdy z was dostanie po 100. Ja bym teraz Można grać dalej. To ręka w górę, kto chce grać dalej. No to gramy. Zaczynam kolejną rundę. Pyk. Pogadajmy o waszym sprzęcie. Poproszę specyfikację techniczną. No to karta graficzna GTX 960 w wersji 4-gigowej podajże, ale nie jestem 100% pewien. Generalnie kupię sobie, bo jeszcze tam jest i5-4590 i 8 giga RAMu tylko. Dobra, ogólnie ja mam laptopa, ale on jest gamingowy z tego co kojarzę. Ja go kupowałam już jakoś 2 lata temu, rok temu. Ja sobie włączyłam manager zadań, bo ja się na tym nie znam tak ogólnie. Ja pytałam się kolegów, hej, jaki komputer kupić, żeby mi działał Wiedźmin, bo chciałam, żeby Wiedźmin mi działał. Dobra, a ruszył ten Wiedźmin? Ruszył i to nawet płynnie działał. Ja się cieszę, bo ja na przykład teraz większość gry mogę na najwyższych ustawieniach. Na ultrasach? Tak, w sensie nie, Wiedźmin nie. Wiedźmina miałam domyślnie, ale na przykład Minecraft, kurde, 200 FPS-ów miałam. Ej, dobra, mi trochę wstyd, bo jestem na informatyku, a nie wiedziałam, co w komputerze mam, bo komputer od brata dostałam, ale RAM mam 16 giga, procesor Intel Core i 3
chyba. I karta graficzna to GeForce, ale nie wiem dokładnie jaka. To mam GTX 1060 wersji 6 giga, mam Intel i5 6500 i 16 giga RAM. Dobra, siódemeczka. Ale mi jest głupio, ponieważ ja nie mam pojęcia. Dostałam ten komputer od taty i nie wiem, gdzie to znaleźć, tak przede wszystkim. To jest jakaś informacja dla mnie w sumie. Jak ja gram w SimCity Genshina, to oczywiście, że jestem wielce wyznana w informatyce. To poszukaj, ja jeszcze spytam ósemki. No to ja mam tego GeForce GTX 1050 Ti, 16 giga RAMu i procesor Intel Core i5 chyba. Dobra, słuchajcie, mam teraz ważną misję. To przestańcie szukać w sumie. Już nie będziemy wracać do tego pytania. Coś tam mi to dało, ale nie za dużo. Teraz chciałbym, żeby na 3-4 podnosimy twoje klawiatury i myszki. Ja mam laptopa. To może, ten może, ale myszkę masz, nie? No dawajcie, 3-4. Dobra, RGB, jaki coś tu się świeci, okej. Okay. Trójka ma najmniej gamingową myszkę. Dobra, szósteczkę jeszcze ty pokażę jeszcze raz. Ej, dobra, które klawisze są wycykane? Enter jest wycykany i backspace. To ty piszesz więcej niż grasz, pokaż mi wsad. Niewyśmigany wsadzik. Otworzyłem sobie wielki słownik gracza. Będę was teraz pytał poszczególne zwroty, których się używa. Od dołu teraz, ósemka. Dobra, co znaczy decek? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Siódemka, wiesz co znaczy decek? Nie. A ktoś wie? Że DC? No możecie, no. Disconnect. Discord. Disconnect. DCek, disconnect, że cię wypaliło z gry. W sumie to faktycznie używam i tak, macie rację. DPS. Damage per second, obrażenia na sekundę. Siódemkę pominęłaś. Nie no, tam nie wiedziała tego poprzedniego. Siódemki zresztą o takie rzeczy... No dobra, mogę cię zapytać, co to jest frag. No ja nie używam takich rzeczy raczej, no więc nie wiem za bardzo. Dobra, to ja nawet wiem. Ile masz fragów w Simsach? Ile grasz tego Genshina? Rok. To jaka jest twoja ulubiona kraina? Fontaine, chyba. Nie widzę jej. Jak to jej nie widzisz? Jej bogiem jest Furina. Muszę przyznać, że nigdy to nie grałem, tylko teraz na podstawie mapy, którą znalazłem w internecie, próbuję tego to znaleźć, ale powiedziałaś to dość przekonująco, no. Bo to są raczej miasta niż jakby same mapy. Genshin jest chyba na podstawie mangi, więc jeśli czytasz mangę, to możesz po prostu tam mówić rzeczy, a niekoniecznie z gier. Co? Genshin jest na podstawie mangi? Nie, co ty gadasz? Czekaj, ja muszę, to jest ważna informacja. Ale to ja tego nie wiedziałam w takim razie. Ja chyba tu nic nie ma o tym, że jest na podstawie mangi. Chyba fake info. No dobra, zostało 30 sekund, a ja tu googluję kulisy Genshina. Przyznam szczerze, będę teraz wybierał między trójką a szóstką. To są moje największe podejrzenia. Mnie możesz jeszcze o coś dopytać, co ja wiem? Tak, no wy oboje wiedzieliście o lidze, nie? Mogę też coś powiedzieć, nie wiem, z Hollow Knight albo właśnie z Lola mogę coś powiedzieć, bo grałam trochę na tej nowej mapie, może nie jakoś dużo, ale na przykład zauważyłam, że jest nowy w ogóle blue buff i red buff i jeszcze Karaluch wygląda całkowicie inaczej. Co to jest Karaluch? No, ten taki zielony, co jest na smoku, ten, co daje wizję. Takiej rzeczy nie wiedzieć? No bo ja mam po polsku Lola i ja no mówię po polsku powiedzieć. Głównie. Karaluch, on się nazywa po polsku? No, według mnie to jest Karaluch jakiś, no zielony jest, chodzi. Jak go zabijesz, to masz wizję. I jego przeżyłem z Karaluch. I jeszcze jest na Baronie też taki sam. No, dla mnie to jest... A żółk, dobra, nie Karaluch, żółk, nieważne. No dobra, jest to trochę. Koniec czasu niestety, więc nie podyskutujemy, ale jeszcze się wesprę waszym głosowaniem, także chowam kamereczki, pokażcie mi, kto waszym zdaniem nie jest gamerem. Kurde, macie trochę przewagi, no. To wszystko, o co pytam, są rzeczy, które faktycznie można się nauczyć, jeżeli mieliście tam tydzień, żeby się przygotować na to, czy są nawet nie tydzień, parę dni. Jesteście w stanie się wykuć z jakiejś jednej gry. I teraz tak patrzę, ktoś, kto ogląda najbardziej zestresowanego, no najbardziej zestresowanego, ale nic mi to nie daje, niestety. Słuchajcie, nie wiecie, na kogo jest większa ilość głosów, ale powiedzcie mi, czy mam się posłuchać was. No oczywiście, że tak. Nie wiem, może. Bo najwięcej głosów padło na... Trójeczkę. O, no to no samo na siebie powiedziałam, że mam większość. Tak, no. No dobra, usłyszymy prawdę na końcu. To słuchajcie, gramy dalej? No mi się wydaje, że można grać. Można. Dla pewności ręka do góry, kto chce grać dalej? Dwójeczka gra w CS-a. Ile masz godzin? Czekaj, już ci powiem, palę tylko Steama, ale coś obstałem, że w okolicach 260 będzie. O, 275,5 godziny mam. No dobra, niby safe. No to tak, teraz maglujemy czwóreczkę. Z Lola. Ulubiona rola? Top. Czym tam grasz? Setem przeważnie. Co robi ult seta? Tak podrzuca i robi tak boom w ziemi. A pasywa? Pasywka? No to tak walisz piąchami i ci się regeneruje zdrowie. Szóstka, teraz ty. Ulubiona linia. No to dżungla zdecydowanie. Dobra, i kim tam grasz? Evelyn, Echo.
mogę się nawet pochwalić, bo nie zdążyłem, jak wysyłaliśmy gamerskie gadżety, że mam coś takiego. No przecież to kuźwa musi być gamer. A jeszcze jedno pokażę, świecąca się podkładka. Wydaje mi się, że nawet wyglądał na gamera. No to prawda, ale to wszystko może być, wiecie, mylące. Mi się wydaje, że tu już nie ma nikogo. Nie, ja nie byłbym tak ci pewien, szczerze. Coś ci śmierdzi? No ja też nie wiem. Jak mam być szczery, od początku miałem teorię, że jedna z dziewczyn, które gra w LoL'a, mogą mieć po prostu chłopaka gamera i u nich podglądać, jak gra i stąd wiedzą tyle rzeczy. Też mogli się przygotować w ten czas, w ten tydzień, co było. Dobra, a czwórka, ile masz maestrii na tym secie? Na secie z 30 tysięcy. A dużo nim grasz? Na początku to ja grałam każdą postacią po trochu, żeby sobie taką jedną idealną znaleźć, ale jakoś no nie za bardzo ostatnio na przykład nim nie gram. Dobra, a powiedz, jak się wbija siódmą maestrię? Siódmą maestrię trzeba mieć 3 tokeny, trzeba zdobyć SK albo S+, no i trzeba kupić za esencję albo odłamek bohatera, albo coś tam jeszcze było. Kurde, nie no, no tak, ona wszystko wie. 3, 2... jeden. O Boże, no. Dobra, słuchajcie. Ja jestem zdania, że już wygłosowaliśmy agenta, ale zrobimy anonimowe głosowanie. Tylko tym razem mi nie mówcie mi, kto wam się wydaje, że śmierdzi, tylko niech rękę do góry podniosą osoby, które uważają, że w naszym gronie nadal jest agent. Czwórka i szóstka myślę, że udowodnili swoją niewinność. Dwójka ma jakieś paski na myszce. Muszę kogoś wygłosować. I szczerze mówiąc, nawet bym nie wygłosował tej osoby, bo wydaje mi się, że też jest clear, ale najmniej clear jest z wszystkich osób, które wypytywałem. Więc niestety będę musiał pożegnać siódemeczkę. To nie moja wina, że nic nie wiesz o Genshinie. Słuchajcie, 4 osoby zostały. Moim zdaniem nie ma już tutaj agenta. Jak chcecie, możemy grać dalej. Mogę jeszcze kogoś wygłosować. Pytanie do was, czy chcecie to zrobić. Kto chce grać dalej, ręka do góry. Nikt, czyli już uważacie, że jesteście czyści? Tak, myślę, że tak. Jeżeli w waszym gronie nadal jest agent, to nic nie wygrywacie. On wygrywa 5 stów. Jeżeli natomiast nie ma, to każdy dostaje po stówce. I teraz finalne pytanie. Kto chce, żeby zakończyć teraz rozgrywkę, ręka do góry? Okej, no to zaraz się wszystko okaże. To już jest koniec. To jest nasza finałowa czwórka. Zaraz się dowiemy, kto był agentem. Ja też jestem, szczerze mówiąc, ciekaw. Będziemy lecieć od tyłu tym razem. Siódemeczko, powiedz, czy jesteś agentem? Tak, nie gram w nic. No co? Ja! Ale na fuksie totalnym! No dobra, ale to się udało, na fuksie, ale się udało. Czyli no. 2, 4, 6, 8 wygrywają po stówce. Gratulacje. Ale siódemka, no, powiem ci, o krok dosłownie.